ostatnim teście komputera wprowadziliśmy Was w błąd, bo dodaliśmy do tytułu o jedno zero za dużo. Zamiast komputera za 3000 zł otrzymaliście test zestawu za jedyne 30 tysięcy, ale dzisiaj się rehabilitujemy. Macie tutaj zestaw za jedyne 3,5 tysiąca złotych. I to jak ciekawy, bowiem do tej pory nie mogliście marzyć, aby w tej cenie kupić zestaw z Ryzenem 5 1600, a więc 6-rdzeniowym 12-wątkowym procesorem AMD, RTX-em 2060, tutaj w wersji MSI Ventus, którą jak nie mam, na pewno kochacie. No i także mamy 16-gigabajtową pamięć operacyjną od G-Skilla wersji Aegis. Są to najtańsze kości 16-gigabajtowe, polecane o zegarze 3000 MHz, idealne tak naprawdę pod Ryzeny, szczególnie jeśli mówimy o kwocie nieco powyżej 350 zł. W dalszej kolejności SSD MX500 o pojemności 500 GB od Cruciala. Należy także wspomnieć o zasilaczu Vero M2 o mocy 600 W, SG1TG o budowie Silentium PC. No a na końcu płyta główna MSI B450 Apro, która bardzo dobrze wypadła w moich testach, nawet z Ryzenem 7 2700X. Myślę, że dla większości osób nie będzie to odkrywczy zestaw pod względem wydajności, ale warto zaznaczyć, że jest to kwota 3,5 tysiąca złotych. No i jednak RTX 2060 w połączeniu z 6-rdzeniowym i 12-wątkowym procesorem może być łakomym kąskiem, nawet biorąc pod uwagę zbliżającą się premierę Ryzenów trzeciej generacji, ale o tym więcej powiem w podsumowaniu. Teraz czas na kwestie optymalizacyjne zestawu komputerowego i oczywiście na to, co kochacie najbardziej, a więc na testy. Zaczynamy! Przed przystąpieniem do testów musiałem zadbać o odpowiednią konfigurację komponentów komputera w UEFI. Na dobry początek podkręciłem procesor do zegara 3,9 GHz przy użyciu dość wysokiego napięcia rzędu 1,4 V. W domowych warunkach radzę Wam znaleźć tak zwany sweet spot, obniżając napięcie przy równoczesnym zarządzaniu taktowaniem procesora. Do moich obowiązków należała również nastawa pamięci operacyjnej. Kości Aegis ostatecznie ustabilizowałem na wartości oscylującej wokół 3000 MHz z poluźnionymi względem profilu AMP timingami. Teraz możemy zaczynać. Czas na testy. Lokacje leśne Wiedźmina są w stanie w 100% wykorzystać potencjał drzemiący w RTX 2060. Nawet najwyższe ustawienia graficzne w rozdzielczości 1080p nie sprawiają żadnego problemu naszej jednostce. Zakres od 62 do 75 fpsów jest całkowicie zadowalający i pozwala myśleć o komfortowej rozgrywce w tytule polskiego studia. Wiedźmin na 70 klatkach to ile będzie w Fortnite? 120, 150, łatwizna. Połączenie Ryzena 5 1600 z RTX-em 2060 na epickich nastawach nie boi się nawet 120-hercowego monitora. Gra się mega przyjemnie. Podobnie rzecz ma się w PUBG. Rozgrywkę obserwujemy przy klatkarzu sięgającym 120 fpsów. Warto podkreślić, że duży udział w tym ma karta graficzna, tak jakby zupełnie nie obchodził ją fakt, iż jest 4 razy droższa od procesora. Balans komponentów został zachowany, przynajmniej w tym tytule. Absolutnie żadnych problemów nie przewidywałem również w Wolfensteinie, pracującym przecież w oparciu o API Vulkan. Natomiast nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że komputer za 3,5 tysiąca złotych pozwoli mi obserwować rozgrywkę w tak ładnej oprawie graficznej z liczbą, uwaga, ponad 180 fpsów. Podkreślam, wszystkie możliwe ustawienia były wymaksowane, a RTX 2060 jakby nic sobie z tego kompletnie nie robił. Schody miały się dopiero zacząć i to od Tom Clancy's Ghost Recon, ale jak się szybko okazało, zupełnie ich nie było. Ustawienia bardzo wysokie z włączonym wygładzaniem krawędzi typu SMAA nie skutkują spadkiem klatek poniżej bariery 60 ramek obrazowych wyświetlanych w każdej sekundzie trwania rozgrywki. Notabene w Ghost Recon bardzo ładnie prezentuje się utylizacja wszystkich rdzeni i wątków podkręconego Ryzena 5 1600, co nie jest bez znaczenia dla osiągów testowanego komputera. Oj, ten asasyn. Pamiętam jeszcze rozważania tyczące się wydajności Ryzenów pierwszej generacji w wielu tytułach Ubisoftu. Prawda jest taka, że dalej ocnięty model 1600 miewa problemy z utrzymaniem stałego klatkarzu w Origins, a RTX 2060 wykorzystywany jest momentami na pół gwizdka. Nie oznacza to jednak, że wydajność jest zła. W takich lokacjach jak ta, czyli z dużą ilością elementów fizyki, musimy pogodzić się z występującym stutteringiem i rzadszymi bądź częstszymi chrupnięciami obrazowymi. Kiedy jednak wyjdziemy poza obręb miasta, część problemów minie.
Testy skończone, ale jeszcze nic nie mówiłem wam o temperaturach podzespołów, a więc zauważcie, jak to wygląda na przykładzie Wiedźmina, uruchomionego od dobrych 10 minut. 72 stopnie na RTX 2060, niespełna 50 na Ryzenie 5600, natomiast Ryzen nie jest specjalnie obciążany w tym miejscu, to jest lokacja typowo graficzna, w związku z tym należy wrócić na chwilę do Assassina, w którym to notowaliśmy temperatury w okolicach 60 stopni, a jest to sprawka Fery 3, która świetnie sobie radzi z podkręconym Ryzenem przy napięciu 1,4V. Zauważcie proszę, jak obraca się układ chłodzenia Ventusa, wentylatory jego, na poziomie 1600 RPM. Jest to nieco gorszy model od tego, który sprawdzałem niedawno, z poprawką testową tak naprawdę, którą wykonywałem, aczkolwiek, jak mówię, jego kultura pracy stoi na wysokim poziomie, wszystko jest ok z temperaturami, a więc moim zdaniem warto pochwalić ten komputer właśnie za działanie z kulturą pracy. Poznaliście wydajność tego komputera, jak widać wszystko śmiga znakomicie. Ryzen 5600 podkręcone do zegara 3,9 GHz z RTX 2060 zapewniają bardzo wysoki poziom osiągów w cenie 3,5 tysiąca złotych. Jest to moim zdaniem jeden z słuszniejszych wyborów w tej kwocie. Pytanie tylko, czy jest to zestaw dla każdego, bowiem szereg tytułów pokazuje, że jego wydajność jest bardzo dobra, aczkolwiek zdarzają się wyjątki, jak na przykład Assassin, w którym następuje fluktuacja FPS-ów. Jak wiemy, tam procesor Ryzen zachowuje się bardzo różnie, w związku z tym no nie zawsze ta wydajność będzie taka topowa, jakbyśmy od niej oczekiwali. Aczkolwiek, jak mówię, w całej perspektywie tych tytułów, w całej rozpiętości możemy mówić o wysokiej wydajności, czy grając w PUBG, czy Fortnite'a na 144-hercowej matrycy będziemy zadowoleni z płynności oferowanej przez komputer. Uruchomimy Wiedźmina z bardzo wysoką liczbą klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. Nawet Ghost Recon Wildlands, tytuł sporo wymagający od sprzętu komputerowego, a mimo to ten zestaw spokojnie sobie z nim poradzi. To będzie także ciekawy wybór w kontekście premiery nowych Ryzenów z trzeciej generacji, bo zauważmy, że nowe Ryzeny, szczególnie model 5-3600, którego cena w dniu premiery ma wynosić ponad 900 zł, co oznacza, że konfigurować go będziemy w zestawie za 3,5 tysiąca zł, nie z RTX 2060, a z GTX-em 1660 Ti. Z kartą, która jest o kilkanaście procent słabsza od RTX 2060. To wszystko oznacza, że tak naprawdę będziemy mieć tutaj dwa pojedynki, procesorowy i graficzny. No i pytanie, w jakim kontekście możemy o tym mówić, to zależy od preferencji graczy, od tytułów, które sprawdzamy. Moim zdaniem ten zestaw ma swoją przyszłość, dopóki cena Ryzena 5600 jest taka, a nie inna. Moi drodzy, zestaw o wysokiej kulturze pracy, zapewniający niskie temperatury zarówno na karcie graficznej, jak i na procesorze. Myślę, że w tym aspekcie na pewno was zadowoli, pobór energii także jest przyzwoity. Warto jednak wykonać te kroki, o których mówiłem na początku, czyli podkręcić procesor, to nie jest specjalnie trudne zadanie, jak zauważyliście, zmieniłem tylko trzy parametry, a już kwestia optymalizacji pamięci operacyjnej to jest zupełny dodatek. Ja się z wami na dzisiaj żegnam, czekam na wasze głosy, czy warto w tym momencie kupować taki zestaw, czy może wstrzymać się i w późniejszym czasie zdecydować się na przykład na Ryzena już trzeciej generacji, właśnie w połączeniu ze słabszą kartą graficzną. Na pewno takie testy pojawią się na kanale X.com, także śledźcie nas, obserwujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale. Pa, pa!